tego filmu proszę nie brać na poważnie, bo i obejrzeć, i oglądnąć go do końca, o. Ponieważ zrobiłem tyle masakrycznych błędów, że dopiero po obejrzeniu filmu do renderowania zdałem sobie sprawę, że nie wiem, czy go w ogóle publikować na YouTube. Ale jak obejrzysz do końca, to załapiesz, jakie były pomyłki. No witam. Dzisiaj na stole AT9115, uwalona końcówka mocy z lewej strony. Lewy kanał. Już tutaj zacząłem sobie trochę robić pomiary i zaraz wam pokażę, co się dzieje. Podłączymy tak generatorek pod wejście. Włączymy linę AUX. Nie, brak podświetlania z innej strony skali. Zobaczcie, niby słychać, ale zobaczcie, co się dzieje na wyjściu, na głośniku. Patrzcie się na oscyloskop. Nie dość, że cała sinusoida jest niżej, to jeszcze robi się coś takiego na wyjściu. Czyli górna połówka jest wzmacniana, dolna nie jest wzmacniana. Na schemacie za górną połówkę odpowiada ten tranzystor BDP395, za dolną 396. Tu 1,2 V ma być. O, sam sobie się wzbudził. Trochę ściszę. Zobaczcie. Jest ściszony, samo sobie rośnie. Czyli któryś kondensator jest wywalony. Prawdopodobnie ten 47 mikro, ten 47 mikro. Ponieważ tutaj jest zamiast 1,2 V, mam 11,5 V. Czyli może być jeszcze równie dobrze uwalone kondensatory swoją drogą, ale może być jeszcze uwalone coś z bodajże o ten T103 albo parka. No, trzeba to wszystko teraz przebadać i przemierzyć, że tak powiem. No dobra, działamy. Działamy. Ja tu sobie będę mierzył, może odpalę live'a z tych pomiarów, z tego wszystkiego. Tylko nie wiem jeszcze, gdzie tu kamerkę postawić, żeby było wszystko widać, nie? Na live'ie, także zapraszam do... I będę przy okazji nagrywał, no, ten filmik z tej wymiany. Odkręciłem od spodu, jest dojście bez wybierania wzmacniacza. Jest dojście od spodu do płytek. Akurat przy wzmacniaczu nie ma dwóch płytek, jest bezpośredni otwór, także może się uda to zrobić. A jeszcze jeden bubble taki, który tutaj wykryłem, ktoś tutaj wstawił zamiast BDP. Zobaczcie, tutaj sobie może doświecimy. Słuchajcie, zamiast BDP 395-96 jest stawiony 911 tu. Czekajcie, nie wiem, czy to łapnie ostrość, czy nie. 911 tu i 912 tu na lewym kanale. A tutaj są w ogóle słabe. BD285 wstawiony, ale prawy kanał zadziałał, nie? Na zasilanie plus minus 34 V, także może wytrzymają te 911, chociaż ja nie sądzę, właśnie, bo być może, że i one są uwalone. No ale coś tu słychać. Poza tym sygnał ze sprzed wzmacniacza przy pełnym wysterowaniu łamie też łamie górną połówkę samego przedwzmacniacza, ale to już przy maksymalnym wysterowaniu, nie wzmacniacza. Zobaczcie, samo sobie się wzbudza górna połówka, dolna nie rośnie. Mamy taki sygnał zniekształcenia. Wyłączę generator, pewnie mało mnie było słychać, ale słychać. No dobra, no będziemy badać, że tak powiem, cały wzmacniacz, całą lewą stronę. Tutaj miało być tylko prądy, ustawienie prądów spoczynkowych. Z tego, co tu widzę, to tu się nie da prądów spoczynkowych ustawić, jeśli on tak pracuje. Przede wszystkim kondensatorki pewnie pójdą do wymiany w pierwszym rzucie i będziemy dalej, no, badać, no. Ten tranzystorek, o ten, też pewnie jest uwalony, czyli to jest na schemacie T103. T103 na schemacie końcówki. No dobra,
Tutaj już sobie sprawdzam po kolei tranzystorki w parce różnicowej. Test 101 jest ok, ale podejrzenia padły na test 102 przy pomiarze właśnie. Już mniej więcej wiem, o co chodzi, o co kaman. No dobra, jak już zacząłem wymieniać kondensatory, to zacząłem wymieniać te kondensatorki. Zaraz już tutaj jeszcze dwa wstawię po 47 nowe, bo jednak ASR ponad 4 ohmy, także musimy to wymienić, ale cała przyczyna tego wzmacniacza, że to nie działa, no to zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tutaj sobie zapniemy momencik, dlatego, że tak nierówno to pracowało. Momencik, zaraz musiałem odstawić kamerkę, muszę tylko tutaj sobie krokodylka zapiąć. Że to nie zapracowało, no to teraz wam pokażę, dlaczego to nie zapracowało. Były spalone tranzystory, z tego co widziałem, te końcówki mocy. Ktoś się podstawił, ale o rezystorze w emiterze zapomniał. Zobaczcie, 6 megaohmów na 0,33 ohma to ma mieć, a nie 6 megaohmów. A sprawdźmy teraz drugi. A drugi tranzystorek ma 0,3. Znaczy ten rezystor, nie tranzystor, sorry. Źle powiedziałem. Sprawdźmy sobie tego jeszcze raz. Wszystko jasne. 0,3 ohma 5 W. 0,37 ohma. Musimy wstawić tutaj rezystor, wymienić ten rezystor i wzmacniacz zagra. Poustawiać prądy. Prądy spoczynkowe tutaj akurat bardzo łatwo się ustawia. Między tym a tym punktem 26 mA ma być na tych rezystorach właśnie, które tutaj jest jeden wywalony. Tu jak ustawiamy prąd, musimy sobie ustawić napięcie 1,2 V, czyli na emiterze, kolektorze, emiter T104. I działamy, no. No niestety, wzmacniacz trzeba troszeczkę poprawić, żeby można było cokolwiek na tym ustawić, a potem będzie przestrojenie naszego tunerka, standardowe tak zwane. Może się pokuszę i wstawię BF-y 199. Piękna sprawa, przede wszystkim o ten. Tego trzeba byłoby wymienić na BF 199. Zasięg od razu automatycznie tego tunera, znaczy zasięg odbioru, czułość tego odbioru dosłownie spada poniżej 5 mV. Przy BF 199 odbiera stację pięknie, nawet takie odległe ze ponad 100 km. No cóż, ale najpierw wzmacniać trzeba zmęczyć, nie? No cóż, garść rezystorów 0,47 ohma, te dwa są sparowane i te dwa identyczne pójdą w ten wzmacniacz. Dobra, zobaczmy co mi po tych zabiegach wyszło. Ok, najpierw napięcie, ustawiamy napięcie na bazach drivera, czyli 1,2 V na bazie T107 i na bazie i tutaj na emiterze T104 1,2 V ma być. Bez sygnału, brak sygnału, czyli jednym słowem teraz tak, emiter kolektor T104 ma być po 1,2 V. Tutaj mamy kolektor, mamy 1 V, emiter 1,4 V. Dobra, ustawmy sobie, muszę gdzieś tu kamerkę zamontować, ustawmy sobie PR-kiem po 1,2 V, żebyśmy mieli równe, że tak powiem, fazy. Ktoś sobie pomyśli, że mam fazy, nie? Słuchajcie, nie wiem, czy tutaj będzie coś widać, czy nie. Dobra, niech sobie może tak wisi. Może coś będzie widać. Dobra. 1,2 V na kolektorze. Ustawmy sobie od razu tym PR-kiem, tylko bardzo delikatnie, bo tu już mamy napięcie. 1,50, 1,70. Do końca PR-ek skręcony. 1,2. Na emiterze 1,3. Trochę jest niedobrze. Trzeba by było rezystor jeszcze zmienić. Się zdaje, dobrałem te dwa rezystory. No dobra, zobaczmy co się dzieje z sinusem na wyjściu.
trzeszczy potencjometr. Zobaczmy, co się dzieje z sinusem na wyjściu. Momencik, tylko tutaj ustawię oscyloskop sobie na 5 V na działkę. Podłączony jest generator i jedziemy z sinusem na wyjściu. Czyli wychodzi na to, że jest wszystko ok. 5 V na działkę, ustawmy sobie 10 V na działkę. Mamy 10 W, 20 i zaczyna łamać, ale równo łamie. Czyli mamy 25 V na działkę. Czyli jest ok. Teraz jeszcze prąd zmierzymy. Czy się nic tutaj nie będzie nadmiernie grzało. Czyli prąd mierzymy, wyłączmy go. Prąd mierzymy na tych dwóch emiterowych, właśnie które wymieniałem, na tych dwóch dużych, wielkich kondensatorach i ma być 26 mA. Czyli podstawmy sobie mierniczek miliampery, czyli ja sobie tutaj ustawię na miliampery. Momencik, muszę przełożyć końcówki. Miliampery i teraz tak. Tutaj sobie krokodylka wezmę. Właśnie to, tak to jest, jak trzymam kurczę kamerkę jedną ręką. A nie mogę jej postawić, bo nie ma podstawki, no. A mam akumulator włożony większy, żeby było większe. Cicho, cicho. Nie, no tak nie może być. Kamikadze, kurde. Dobra. Stój na śrubokręcie. Teraz tak, czarny krokodylek. Musimy się tutaj wpiąć, wiecie, pod ten rezystor, który przed chwilą podpinałem. I czerwony krokodylek pod drugi rezystor, który był wymieniany. Tylko tak, żeby tutaj nie dotknąć bezpiecznika. Się z nim tu nie dotknie. Kurczę, no. Dobra, okej. Okay. Uwaga, uwaga, Achtung, Achtung, jak się chciało powiedzieć. 14, bez sygnału mierzymy, bez sygnału. 19 mA, a mamy mieć 26 mA. Zaraz urośnie. Tylko żeby wystabilizowało. Bez sygnału. Coś nie tak jest jednak jeszcze z rezystorem którymś. Bo rośnie prąd. Albo coś jest nie tak z tym tranzystorem, który ma to zbić. 28 mA. Ale zimna jest końcówka. Dopóki się nie nagrzeje, to będzie rósł prąd. Jak się nagrzeje, powinno to zbijać. Czyli trzeba mu dać do pieca. Sygnał i mamy 40 mA. Ale trochę uszów szkoda. Musimy ten prądzik. Gdzie jest ten mój? Dobra, nie będę piszczał, bo wam też to boli. I przycina mi aż pewnie mikrofon. Muszę teraz tak, zobaczcie, zaczęło spadać. 33 mA i zaczyna spadać. Teraz rośnie, czyli ustabilizuje gdzieś 35-34 mA. O, widzicie? I znowu spada. Czyli stabilizuje, tylko że jest za duży ten prąd. Dobra, gdzie jest ten mały... No dobra, na czym skończyliśmy? Na pomiarze. Męczę go już tak 5 minut, może 10. Musiałem zgrać, zrzucić, bo mi urwało film z karty na
I mamy non-stop 27 mA. Przy ciszy radiator jest delikatnie letni, nic tu więcej się nie dzieje się. Na oscyloskopie 18, 20 V zaczyna łamać, przy 20 V zaczyna łamać, czyli jest wszystko ok. Zobaczcie, wzrósł delikatnie prąd, już maleje, czyli szybko wraca do swojej normy, ale musimy sprawdzić drugi kanał, czy jest identyczny. Przecież nie zostawimy klienta w ten sposób, że na jednym kanale będziemy mieli dobrze, na tym robionym, a na tym drugim będzie źle. Prawdopodobnie też te dwa rezystory pójdą do wymiany i kondensatory. Także zobaczcie, zbiło 27,5 i 27 mA będzie trzymać. Zbije zaraz do 27. Nawet mi raz się udało go wychłodzić do 26,5 mA. Dobra, teraz drugi kanał. No, panowie, drugi kanał. Sieczka. Ustawiamy prąd na drugim kanale, damy mu czadu. Trochę podgrzejemy drugi kanał. Zobaczymy przy okazji, do ilu idzie drugi kanał, do jakiego napięcia. Jest to samo, trochę słabiej, 18,8 V. 18,8 V, czyli ten robiony jest o 2 V mocniejszy. Ale to też kwestia jest właśnie tych tranzystorów, że tam były wymieniane te tranzystory. Zaraz zobaczymy. Musimy ustawić prąd na 26 mA, tak jak i w tamtym. Teraz bardzo delikatnie ustawiamy pod kuweczką sobie prąda. I zobaczmy, co się dzieje przy ciszy. Przy ciszy. O, panowie, nie idzie ustawić prąda. Coś jest źle. Mamy 1,22. Coś jest nie halo z PR-kiem bodajże. Zaraz tutaj zobaczymy. Dobra, sprawdźmy, czy mamy na emiterze i kolektorze po 1,2 V przede wszystkim i zobaczymy, co się dzieje z tym drugim kanałem. Czyli mamy to samo. Musimy wymienić te dwa rezystory na nowe, bo są bardzo, bardzo nierówne. Ten jest dużo większą rezystancją, ten jest dużo mniejsza rezystancja. Dobra, prądy uważam za ustawione. Wymienione te rezystory w jednym, w drugim kanale jest idealnie. O, w tej, o tak, o jest 26. Jeszcze bym musiał tutaj teraz bym musiał po prostu go podgrzać i zobaczyć tę stabilizację, czy faktycznie będzie stabilizować do 26, dojdzie maksymalnie i stanie, nie? Na tej zasadzie. No i dobra. Co do czego, to się nie doczytałem trochę w tym schemacie. Faktycznie się piznąłem z tym 26 mA na lewym kanale, bo mierzę na rezystorach. Żebym mierzył na plusie zasilania, to wtedy tak, to wtedy przy ciszy mierzymy ten prąd 26 A. A przy pełnym wysterowaniu powinno trzymać 26 mA na rezystorach i po prostu stabilizować właśnie ten tranzystorek malutki do prądu, który siedzi przez radiator przełożony. On stabilizuje, stabilizuje po prostu nam temperaturę, czyli prąd. Jeśli przekracza 26, to wtedy on zbije, nie? Czyli po prostu się nagrzewają. 26 mA ma iść przez, przy pełnym wysterowaniu przez tranzystory, czyli spadek napięcia na yy,
to jest 26 mV, a nie miliamper. Spadek napięcia. Czyli pomiar bardzo, bardzo, bardzo źle wam pokazałem i bardzo źle ustawiłem. Czyli zaczynamy wszystko od początku. Ustawiamy sobie wolty. Faktycznie, kurde, ale się machnąłem. Boże. Przepraszam. Bierzcie teraz wszystko od 15 minut wstecz, znaczy nie, no 10 minut wstecz, od początku wszystko, nie? Czyli tak, ustawiamy woltomierz i mierzymy spadek napięcia w miliwoltach, nie w miliamperach. 26 ma być przy ciszy, ma być spadku 26 mV, czyli ustawiamy jeszcze raz. 26 mV. Ma być spadek 26 mV, nie miliamper, przepraszam bardzo, 26 na prawym kanale. Ustawiony prąd jest w ten sposób. Przepinamy się z obciążeniem na lewy kanał, ale bym machnął babola i jeszcze kurde wam tłumaczył, że tak ma być. Ach, jejku, jejku. Dobra, przepniemy się. Mam nadzieję, że go wyłączyłem. Przepniemy się. Wyłączony. Tak, co niektóry pewnie zachodził w głowie. Ja sam później zacząłem zachodzić w głowę. Dobra, drugi kanał. Jeszcze tylko generator przepniemy pod drugi kanał. Momencik. Okej. Okay. Zobaczcie, ale prawie się zgodziło z miliamperami, no prawie, nie? 26 mV, nie miliamper. Dobrze, że go kurde nie posadziłem przez amperomierz. Żebym podłączył przez amperomierz, to bym posadził wzmacniacz. Czasami i tak się można pomylić. 26. Musimy ustawić tutaj 26. No i dobra, pięknie, 26 mV. I teraz możemy sobie powiedzieć, że prąd spoczynkowy mamy ustawiony wedle schematu, a nie tak jak przed chwilą miliampery. Patrzę, co mi tutaj na tym prawym kanale nie chciało się zgadzać. No to nic by się nie zgodziło. No dobra, rezystorki są podstawione nowe, także troszeczkę będzie można sobie go podgrzać, wygrzać i on jeszcze trochę pochodzi, nie? Tamte faktycznie miały rozbieżność i to jebitno, tutaj w ogóle jeden był spalony. Ale żem kurde wam namieszał, nie wiem czy tego nie wyciąć, no ale tyle filmów. A takie to proste było, nie? Ustawiłem prąd w ciągu pół minuty na dwóch kanałach taki sam. Dobra. Można. Od czasu do czasu można się pomylić, oby tylko nie szkód nie narobić, nie? Przecież spadek napięcia na rezystorach się mierzy. Następny krok to przestrojenie radia. Już tutaj pomyłek nie będzie, obiecuję. Bo jeśli chodzi o radio, to no... To już parę latek siedzę przy radio. Także dobra, zobaczymy co tu z tego będzie. Teraz w tej chwili jest na pewno ok. Ja go później sobie tutaj troszeczkę pogram na nim, podłączę jeszcze sztuczne obciążenie pod niego, żeby mi tu uszu nie więdły. Trzeba go wygrzać, znaczy wygrzać, trzeba go nagrzać, żeby sprawdzić czy ten spadek jest stabilizowany przez te tranzystory, nie? Dobra, ja pozdrawiam, na razie to tyle z tego odcinka. W następnym odcinku będziemy go przestrajać, bo muszę po prostu, chcę wrzucić już to, bo mi się karta kończy,
przy nagrywaniu, że tak powiem, tego filmu. Także chcę to wrzucić, niech to sobie się renderuje już i następny odcineczek to przestrojenie tego ampli tunera. Ale ze wzmacniaczem się uporałem. Jak się czegoś uprę, to tyle będę siedział, główkował, aż w końcu może wpadnie dobry pomysł do głowy. Nie no, sorry za te pomiary tego prądu, także mam nadzieję, że ktoś obejrzy to do końca, dopiero wtedy się zdecyduje ocenić ten film, a nie tak jak przy ostatnim, że jeszcze sam nie zdążyłem włączyć tego filmu do obejrzenia. Jeszcze nie było, że tak powiem, jednej, no, nie było ani jednego wyświetlenia, pierwsze wyświetlenie była łapka w dół, tylko nie wiem z jakiego powodu, bo dali Bóg, w 3 sekundy się nie obejrzy półgodzinnego filmu, nie? Dobra, ja już nie marudzę, kończymy ten odcinek, także mam nadzieję, że ja sobie muszę kawę zrobić, bo ja jeszcze się dobrze nie obudziłem, a tu już prawie 12.